Proszę Państwa, przed nami pierwszy pojedynek zawodowy. Miłosz Grabowski kontra Matteo Gubinelli z Włoch. Identyczny wzrost. O 6 cm większy zasięg rąk Włocha. Obaj niepokonani po 5 do 0, ale Grabowski z tych 5 zwycięstw 2 przed czasem, a Gubinelli 4 przed czasem. Także tutaj jest mała różnica. O właśnie, szybki lewy prosty. Włoch odpowiada swoimi uderzeniami. Dobra kontra Miłosza. Znakomita. Ten prawy się podał. Doskonale wyczuł tempo ataku Włocha i skontrolował sam prawym. Ze statystyki wynika, że ma czym uderzyć, więc lepiej nie przyjmować. O właśnie, na tej chwili mamy knockdown. Trafił prawym Gubinelli. Wydawało się, że będzie ok. Bardzo dobrze zaczął Grabowski. Taki szybki nogno. Miejmy nadzieję, że nie pozostawi śladów. No, niemniej jednak runda dwoma punktami przegrana przez Miłosza. No, Grabowski właśnie cały czas ma przewagę, oprócz tego momentu, kiedy się przewrócił. No dobrze, tym razem prawy został zablokowany przez lewą rękawicę, ale musi uważać na ten prawy. To jest najgroźniejsza broń Włocha. No dobrze, dobrany ma ten przydomek Gubinelli. Ciężarówka, jak ciężarówka do przodu, silny. Stara się, ale tutaj na razie nie można chwalić dnia przed zachodem słońca i oceniać rundy przed jej zakończeniem, ale na razie dobrze ta się runda rozwija dla Grabowskiego. No cały czas kontruje, wyprzedza Włocha. No tak, tylko że kiedy boksujesz z takim pięściarzem jak Gubinelli, wystarczy jeden błąd. Tak. No tutaj znowu przepuścił ten prawy, teraz prawy sierpowy, zraniony jest Grabowski. No ostrzegał jego trener, żeby lewą rękę trzymał pięć ale wysoko. To jest tutaj właśnie, to jest to kwestia poruszania się na prawą rękę Włocha. Wszedł na ten prawy sierpowy. Silniejszy fizycznie jest, mocniejszy Gubinelli. To jest dobry lewy sierpowy Gubinellego, to jest jego runda. I to tak naprawdę runda ustawiona jednym z pierwszych ciosów, kiedy trafił między wysoką gardę Grabowskiego. Chwilę później poprawił prawym sierpowym, po którym Grabowskiemu ugięły się nogi. I jeszcze kolejny. Troszeczkę tak przypomina mi ta walka, zabawę z odbezpieczonym granatem, bo jeśli chodzi o umiejętności, to w żaden sposób Grabowski nie odbiegał swojego przeciwnika. Natomiast jest ogromna różnica w sile uderzenia. Też myślę, że w tej chwili... No ale teraz dobre prawy, to dobra kombinacja. No proszę bardzo. Sędzia patrzy z bliska. Zamroczony kryzys, jest, kryzys przeżywa Gubinelli. Mocno zmęczony. Tak. A tu jeszcze minuta do końca. Podtrzymuje się Lin. No jest okazja, żeby go skończyć. Chyba tak ma jest. Dosyć. No mam nadzieję, że to wszystko właśnie w ten sposób się skończy. Miłosz też wie, że nie może odpuścić. No. Nie może, tak jest. Koniec, koniec. No, powiem szczerze, że ODT był naprawdę mega cenię tego chłopaka. Nie zło. Nie wie, co się dzieje. Więc patrząc na ten knockdown w pierwszej rundzie i przeżycia w trzeciej, to była właściwie tak naprawdę próba charakteru i nauka czegoś nowego. Pokazuje to, że trzeba walczyć do końca i wykorzystywać nadarzające się okazje. No, Gubinelli źle, ewidentnie rozplanował siły w tym trzecim starciu, postawił na atak, rzeczywiście trzecie starcie wyraźnie wygrał, ale w kolejnym sił mu zabrakło.
Zwycięzcą tego pojedynku w drugiej minucie 29 sekundzie rundy czwartej zostaje Miłosz Grabowski! Z dwóch bokserów, którzy mieli nieskażony porażką bilans, obaj po 5-0. Bez porażki pozostaje tylko Miłosz Grabowski, jego szóste zwycięstwo. No pokazał chłopak charakter, serce do walki.